Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, chciałam troszeczkę się odnieść do tego, co tam pisaliście w komentarzach pod filmem, który miał być taką ewentualną próbą przygotowania się do zebrania pieniędzy na flakon limitowany marki Avon. Ten złoty puff, czyli pokryty szczerym złotem i jakimiś tam kryształkami. Flakon, jak sądzę, dość unikalny, bo w pewnej ilości. No nie będę teraz o flakonie opowiadała, bo już bardzo dużo informacji w ogóle jest o nim w internecie. Ale sądzę, że jest to rzecz, która jest unikalna i za jakiś czas będzie ozdobą kolekcji jakichś półek. Oczywiście marka Avon nieustannie ma jakieś limitowane edycje, to Wam pokazywałam ostatnio te, no także one są niedrogie, ale te, powiedzmy, mówię roboczo, 1000 dolarów, to będzie tak hasłowo, bo oficjalna cena 1200, w tej chwili przycenili, czy powiedzmy jest promocja na 1000 dolarów, ewentualne jakieś koszty wysyłki, no cena może być ruchoma, no. Ale ciągle jest to duża kwota i rzeczywiście nie powiem, że nieosiągalna dla bardzo wielu moich widzów, także i dla mnie, ale i to padło w komentarzach, czy to nie jest fanaberia? Może i tak, może i nie. Podzielam Wasze wszystkie wątpliwości, wszystkie, sama się biłam z tymi myślami, czy w ogóle z tym wychodzić, bo jak widzicie, ani nie mam Patronite'a uruchomionego, w ogóle te zbiórki pieniężne tak nie bardzo do mnie przemawiają, jak są organizowane i na jakiś cel, który do mnie przemawia, zawsze chętnie się włączam i pomagam. Natomiast sama nigdy takiej nie robiłam i przyznaję, odczuwam pewną tremę przed takim zjawiskiem, ale było też znacznie więcej pozytywnych głosów, więc myślę sobie, że jeśli nie teraz, to może kiedyś dojdzie do skutku taki pomysł, taki projekt i może rzeczywiście zamiast kupować nie wiadomo ile tych flakonów, może niech on jest jeden gdzieś w jakimś jednym miejscu. Myślę, że moje miasto, gdzieś niedaleko Wrocławia, jest całkiem dobrym punktem do turystyki, chociaż tu nie ma jakichś unikalnych, przyrodniczych walorów, ale dobra lokalizacja robi swoje. Więc może kiedyś jakieś takie miejsce można by tu zacząć budować z taką kolekcją, gdzie na przykład ktoś, kto chce zwiedzać Dolny Śląsk, no to 20 minut autostradą jest w Grodkowie, z Wrocławia, kto chce jechać na gdzieś tam w Kotlinę Kłodzką, jedzie przez Wrocław, to przez Grodków, albo przez te moje okolice, raczej jest duża szansa, że będzie tędy przejeżdżał. Tutaj jest taka otwarta droga do Kotliny Kłodzkiej. Także może akurat byłoby to fajne miejsce do zbierania takich rzeczy unikalnych, bo nie sądzę, żeby każdy chciał taki flakon za 1000 dolarów mieć w domu. Natomiast gdybyśmy się... Jest tu 10 tysięcy widzów, ale gdyby 500 osób się złożyło po 10 zł, to dla nikogo nie byłby to ból, a rzeczywiście ta suma by była bardzo, bardzo zacna i można by taki flakon kupić. Ale ponieważ są pewne trudności, o których już tutaj pisałam, mianowicie widzę, że chyba nie wysyłają za granicę, bo jest tylko informacja o tym, że wysyłka w Stanach jest tylko drogą lądową, więc nie wiem, jak to będzie z wysyłką za granicę. Może liczą się z tym, że zabraknie tych flakonów. Chociaż z drugiej strony Ameryka ma teraz swoje problemy, więc myślę, że ludzie mogą nie myśleć o kolekcjonowaniu flakonów. Rzeczywiście marka Avon może się wydawać taką marką, która nie ma do zaproponowania czegoś nadzwyczajnego, co jest błędnym myśleniem, ponieważ już Wam pokazywałam, że mają w swojej ofercie bardzo dużo ciekawych, unikalnych flakonów. To o tym mówiłam wiele razy i mieli je przez lata, więc to jest takie nawiązanie do ich dorobku, do ich dziedzictwa. Moim zdaniem piękna rzecz. Ale zamykając ten temat, ja oczywiście spróbuję się po pierwsze tak wczytać w regulamin zrzutki, tam jest taki ciekawy punkt, który mnie bardzo cieszył, mianowicie te pieniądze, które będą zebrane, w każdej chwili mogą wrócić do nadawcy, do donatorów. No to jest piękne właśnie, gdyby można było to tak szybko i łatwo zrobić. No i spróbuję się z marką Avon skontaktować, konkretnie z polskim oddziałem, może by pomogli pozyskać ten flakon, może by się udało na jakąś całkiem korzystną cenę wytargować. Ja byłam zawsze wielkim przyjacielem tej marki. Na początku, kiedy marka wchodziła do Polski, ja wchodziłam też w świat perfum z książkami i właściwie wszystkie perfumy, jakie wtedy mieli w ofercie, ja wszystkie w książce opisałam. I wiem, że w Katowicach, bo wtedy tam było centrum tej marki, tam moja książka się znakomicie sprzedawała, ale to już były dawne czasy, dwie dekady temu. W związku z tym może akurat udałoby się jakieś wsparcie uzyskać od osób związanych z tą marką. Wprawdzie dzisiaj to już funkcjonuje trochę inaczej. Trudno dostać się do tych telefonów, tam do tych działów PR. Jest jakaś ogólnodostępna infolinia, co jest zrozumiałe, bo rzeczywiście takie telefony byłyby oblegane przez blogerów, przez administratorów stron jakichś tam internetowych, facebookowych, z prośbą o jakieś gratisy materiały. Ja to absolutnie rozumiem, więc postaram się w przyszłym tygodniu, bo w tym tygodniu jestem zajęta moimi zwierzaczkami,
sterylizacjami, chorobami i tak dalej, no jest trochę z tym zabawy, ale albo na początku przyszłego tygodnia, albo już w weekend zajęłabym się właśnie tą kwestią. Ale jeszcze jest taka inna ciekawostka, mianowicie gdzieś jak zaczynałam pracę tutaj na tym kanale, to dostałam wiadomość od pana, który jest kolekcjonerem, w każdym razie był posiadaczem bardzo pokaźnej kolekcji perfum PRL-owskich i mniej więcej tyle samo z tą kolekcję chciał. I ja pomyślałam, tak jak niektórzy autorzy komentarzy, że to trochę fanaberia z mojej strony i nie zdecydowałam się. Chyba nic temu panu nie odpowiedziałam, a rzeczywiście kolekcja była dość unikalna, było tam kilka rzeczy wyjątkowych, więc myślę sobie, że może w przyszłości warto nie przegapiać takich rzeczy. No w takiej Bydgoszczy, czy gdzieś tam w tych okolicach jest Muzeum Mydła i Brudu bodajże i to jakoś funkcjonuje i ludzie to lubią. Ma to silny profil na Facebooku, nigdy tam nie byłam, ale chyba, jeśli dobrze pamiętam, zaczynali od pralki Frani, od jakiejś bali. Chyba od jednego pomieszczenia. Widocznie tam mieli takie wsparcie z samorządu, bo miałam wrażenie, że to jest takie pomieszczenie jak sklep, że się wchodziło gdzieś tam z ulicy. Nie wiem, jak to dzisiaj działa, ale sprawdzę. Także takie projekty działają, są różne dziwne muzea, a ja z powodów, o których wspomniałam wcześniej, znakomitej lokalizacji mojego miasta, albo przynajmniej całkiem przyzwoitej, myślę, że takie miejsce tutaj na pewno przyciągnęłoby wiele osób. I na zakończenie, żeby jakoś ten temat zamknąć, pokażę wam perfumy, flakoniki, które dostałam od Ani, Małgorzaty i Beaty. Może wybiorę takie, powiedzmy, których nie pokazywałam, które mnie szczególnie zafrapowały. Paradox Pierre Cardena, Szypr, świetna rzecz. Jeszcze będę zgłębiać, jeszcze będę wąchać, jak słyszycie, prawie mówię przez nos. To albo dlatego, że tu przychodzą koty spać, albo rzeczywiście już, bo przychodzą, to jest taki też koci pokój. Mam tu takie okienko, więc może nawet jakieś koty, których nie znam, tu przychodzą. Oj, a to jest Scent Heaven, może po prostu marki Dana. Może rzeczywiście w opisie filmu. Jeszcze tylko przypomnę, że już kończę tą serię zdobyczową. Chciałam o tym zrobić osobny film, ale to tak chcę jakoś delikatnie, żeby nikogo nie urazić, o tym opowiedzieć, bo chętnie pokażę jakieś starsze rzeczy, natomiast nowości albo marki, które nigdy u mnie nie chciały zaistnieć, to tak, to może niekoniecznie. Niech jakoś to inaczej się odbędzie. Także jest tych rzeczy ciekawostek. Life in Color, taka, marki Oriflame. No i kilka ciekawych rzeczy, które wącham. Wspomniany Reveal, ale tak jak mówię, mam katar. Ale chyba nie są to złe perfumy, coś w nich jest. Kwiat pomarańczy Zara kontra Jo Malone. Jest ciekawe, Oriflame Cool Lavender. Jak tylko wróci mi powonienie, będę wąchała. Trochę Avonowskich będę wąchała, ale to jest taka seria letnia. To już mam drugi, o, to wam pokażę, że dwa do mnie dotarły. To od jednej osoby, to od drugiej. No bogata linia, Avon naprodukował tych rzeczy dużo. Także wrócę do wszystkiego. Iris Patchouli, Alvernum. Też kiedyś chyba pokazywałam te perfumy. Promise Me. No będę wracała do tych wszystkich perfum, jak sądzę, a serię zdobyczową chcę kończyć. No, kto chce nowości u mnie pokazywać, to niech się zgłosi, będziemy rozmawiać. No, ale o tym będzie osobny film. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wsparcie, dziękuję, że przychyliliście się do mojego pomysłu i myślę, że więcej było zdecydowanie przytłaczająca większa liczba osób, które by chciały się złożyć po 5 zł. Nie były nawet chyba deklaracje, że po 10. No to już by było bardzo dużo pieniędzy. Aha, nie, zaczynaliśmy od 10, a potem nawet były większe sumy, ale myślę, że jakby po 10, no to byłoby super. Ale jak wspomniałam, najpierw się dowiem w marce Avon, jakby to ewentualnie z transportem wyglądało i będę przeglądała jakieś takie rzeczy unikalne, bo powiem szczerze, zawsze omijałam szerokim łukiem limitowane edycje ze względu na koszt. Ale ta, ponieważ mam tą całkiem sporą kolekcję Avonów, tych starszych, jakoś tak przykuła moją uwagę. Ale może niesłusznie, może słusznie. Nie wiem. No mnie zafrapowała w każdym razie. Dziękuję za uwagę i dziękuję za wsparcie. Wszystkiego pachnącego, pa, pa.